położone nad jeziorem o ciekawej architekturze przyciąga turystów. Miasto o kilkusetletniej historii, będące prawdziwą ozdobą Mazur, zachwyca przyjezdnych. Pod urokiem tego miejsca pozostają również mieszkańcy Ełku. Pięknie jest z dnia na dzień, nawet z sekundy na sekundę. Najpiękniejsze miejsce w Polsce. Miasto jest zadbane, piękne. Architekt dba o to, żeby było w odpowiednim stylu, żeby stworzyć klimat historyczny, kulturalny. Ełk się strasznie zmienia, wszystko, patrzę i te nowe ulice, wszystko nowe bloki, bardzo ładnie jest. Bardzo mi się Ełk podoba, zmienia się na lepsze. W ogóle jak mam znajomych, którzy przyjechali gdzieś tam ze Śląska, oparli się o Ełk, są zachwyceni i potwierdzam to owszem. Zabytkowe obiekty i stare kamienice są ozdobą miasta. Niektóre z nich wymagają jednak odnowy, stąd prowadzone prace remontowe. Ten zasób, który my administrujemy, zarządzamy, prowadzi sukcesywnie remonty odtworzeniowe elementów wspólnych, czyli elewacji, klatek schodowych, dachów. Na dzień dzisiejszy są realizowane pewne inwestycje, jak tutaj na Mickiewicza, czyli jest remont od frontu elewacji. Podobny zakres robót wykonywany jest w kamienicy przy ulicy Elizy Orzeszkowej 26. Nowy wygląd zyskały już m.in. budynki przy ulicy Wojska Polskiego 4-6, Wojska Polskiego 61 czy Wawelskiej 14. Jednak na tym nie koniec. Mamy też przygotowane szereg dokumentacji na obiekty, gdzie są już wykonane dokumentacja techniczna. Ona jest uzgodniona już z konserwatorem zabytków. Kwestia tylko środków finansowych wspólnoty mieszkaniowej, ażeby rozpocząć realizację tych inwestycji. Bardzo często od momentu podjęcia decyzji przez wspólnotę mieszkaniową o konieczności wykonania remontu do momentu rozpoczęcia jej realizacji mija dużo czasu. Na to wpływa też, jak powiedzieć, stan techniczny budynku, ale nie tylko wizualnie od zewnątrz, ale i sam środek, czyli w pierwszej kolejności te instalacje, które zagrzewają, czyli gaz, prąd, instalacja kanalizacyjna, wodociągowa, czyli wszystko, co jest w środku, a w następnej kolejności na zewnątrz, czyli ta wizualna rzecz, czyli elewacje. Nie bez znaczenia pozostają wpływy na fundusz remontowy, dlatego też niektóre wspólnoty decydują się na zaciągnięcie kredytu. Z kolei na dotacje z budżetu miasta mogą liczyć obiekty wpisane do rejestru zabytków. W tym roku na zabytki rozdysponowano łącznie 200 tysięcy złotych. 40 tysięcy przyznano na prace remontowe dla parafii pod wezwaniem Świętego Wojciecha. Prace polegają na wykuciu starych spoin, wykonaniu nowych i naprawie powierzchni zabytkowych. Na dofinansowaniu skorzysta również jeden z charakterystycznych elementów miasta – wieża ciśnień. Dzięki pozyskanym 21 tysiącom zostanie odświeżony wygląd budynku.